Witajcie. Nie wiem, czy będzie mnie widać, ale... ale się przywitam. Jak widzicie, jestem na etapie uprawiania sobie grządek, a właściwie to redlin pod zasiew. Jak mówiłem w poprzednim filmie, pod zasiew warzyw. W końcu nadeszła ta chwila. I właśnie tutaj używam narzędzia kolczatki, którą zakupiłem w ubiegłym roku. Właśnie dzięki temu rozbijam tutaj grudki. Właśnie ziemia jest, można powiedzieć, że w takiej odpowiedniej, optymalnej fazie. Zrobiłem sobie tutaj tę redlinę, ale jeszcze jest mokro, jest wilgotno. Nie chcę jej zbrylić, ale to jest ten moment, słuchajcie. Chciałem tu zacząć w sobotę, ale myślę, że w sobotę byłoby trochę za wcześnie, ale przede wszystkim jest ciepła. Ta ziemia jest ciepła i ma taką właściwą konsystencję. Renia mówi, że jest masna. Ja mówię, że jest taka plastyczna, nie jest za mocna, nie zbryla się i nie jest za sucha. Rozpada się w rękach, ma taką gruzołkowatą strukturę. Tak jak być powinno, słuchajcie. Także ja sobie to uprawię tutaj. Zrobiłem, tak jak w ubiegłym roku, zrobiłem redliny. W tym roku zrobiłem w poprzek mojego pola. Takie jest moje przemyślenie. Podzieliłem na różne kwatery sobie właśnie pole. Tam mam truskawki posadzone. Tutaj mam posadzoną cebulkę, którą sadziłem w sobotę. Tam mam posadzone malinki i jeszcze dalej będę sadził, jeżeli uda mi się właśnie teraz jeszcze wiosną tutaj zdobyć sadzonki. Mam obiecane, także muszę tylko jechać. Także Reniu, szykuj sadzonki dla mnie. Tak jak mówiłem, zacząłem już mówić, że w ubiegłym roku w ten sposób siałem i bardzo mi się to sprawdziło. Sieje się dlatego w taki sposób. O, jeszcze pietruszka. To sobie ją tutaj z boku posadzę. Niech rośnie, bo tu będę siał jeszcze dosiewo pietruszkę, no i marchewkę. Dlatego tak się sieje z uwagi na to, gdy mamy taką troszeczkę bardziej zwięzłą, ścisłą glebę. Renia nie musi tego robić. Ona już tu niejednokrotnie mówiłem, ma idealną glebę. Ma też mokre podglebie. No w tej chwili to ma aż za mokre, więc pewnie prędko nie wejdzie z tym wszystkim. Przy okazji czyszczę tutaj z tych kłączy perzu. W miarę jest czysto. Powiem szczerze, że to jeszcze będę musiał przejść z wiaderkiem, pozbierać. Także pracy jest ogrom. Ale właśnie jeszcze raz, trzeci raz powrócę do tematu. Sieje to też się w ten sposób, dlatego że gdy mamy taką bardziej ścisłą glebę, to tutaj ona jest zruszona, ona się nam nie zagęszcza tak, więc rośliny rosną długie, smukłe, nie mają tych bocznych rozgałęzień, pędu, znaczy korzeni bocznych, po to, żeby sobie tam szukały i wody, i lepszych warunków. Także po to się to robi. No gdy macie lżejszą glebę, to nie musicie tego robić. No ja mam takie, nie wiem czy mnie będzie teraz widać, takie dodatkowe zajęcie. Muszę sobie w ten sposób przygotować. No nie będzie tutaj wygodnie siać siewnikiem, bo nie dość, że i tak trzeba iść za siewniczkiem jakoś tak z boku, żeby nie deptać po tym miejscu, gdzie żeśmy zasieli. A tutaj trzeba będzie, nie wiem, jakoś okrakiem iść. Będzie to na pewno dosyć komicznie wyglądało, dosyć ciekawie. Ale tego się nie robi. Słuchajcie, codziennie. I właśnie jestem ciekawy, jak, ile mi tutaj czasowo zejdzie zasiew właśnie warzyw. W tamtym roku ten areał tutaj, jaki miałem, no było troszeczkę więcej pod warzywo. To siałem kilka dni. Ponad tydzień siałem. Nie było tak, że człowiek przychodził i cały dzień siedział, ale no też było i gorąco. Trzeba było sobie zrobić te redliny, nawozić i tak dalej. No tutaj już mam nawiezione. Mam tutaj wysypane mączkę bazaltową. Mam zasiany ten grzyb owadobójczy. Także to było już w tej chwili, już jest drugi tydzień. Także już prawdopodobnie się aktywował, poszedł deszcz. Też zadajecie pytania, gdzie można to kupić. Słuchajcie, wszystko będzie w opisie. Ja staram się w opisie podawać link do sklepu. Na poprzednim filmie też powiedziałem, też pozostawiłem link, więc możecie sobie zerknąć. Jeżeli to jest dla was, to jak najbardziej możecie się na to zdecydować. Ja nikogo nie namawiam, ale jeżeli ktoś zastosuje i będzie zadowolony, będzie mi też bardzo miło.
Dobra, słuchajcie. Ja jeszcze to uprawiam, przygotuję sobie to pole, no i włączę się, gdy będę już w trakcie zasiewów, powiem, co się je, w jakiej ilości, jakie tam są dalsze moje plany krótko, dalekosiężne. Także do zobaczenia. Oj, witajcie ponownie. Właśnie jestem w trakcie zasiewów. Korzystając tutaj z doświadczenia porad Artura, staram się nie dociskać właśnie tym kołem dociskającym, żeby nie za twardo miały później wychodzić te delikatne siewki, w tym przypadku pietruszki. Też muszę kontrolować i właśnie opracowałem sobie metodę, żeby nie okraczać tego. Idę sobie z tej strony, z prawej strony, ruch prawostronny, że tak powiem, i w ten sposób sieję. Powolutku, tak żeby mi to nie zjeżdżało, bo zauważyłem, że jak zjeżdża, to wtedy mocno się zasypuje i jest większa ilość ziemi właśnie nad tą ścieżką, gdzie jest zasiane. Powolutku, ale już mam raz, dwa, trzy, czwartą parkę sieję, czyli siódmy rząd pietruszki. O niebo lepiej. No zobaczymy, jakie będą wschody. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jeszcze jakiś kamień się skurczybyk trafił. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ziemia jest ciepła, to jest najważniejsze, że ziemia jest ciepła, jest wilgotna. Za kilka dni, w sobotę bodajże, jakieś opady, więc muszę się pospieszyć z zasiewami. Jeszcze mam nieposiane zboże jare na polu, także też bym chciał w tym tygodniu zasiać, ale ważniejsze dla mnie jest właśnie teraz warzywo. Niech sobie rośnie, przynajmniej jedna tura warzywa sobie posieję i wtedy wezmę się za pracę stricto polowe. Mam jeszcze aminokwasy do zastosowania na zbożach ozimych. Się też chcę zastosować teraz. No i na jutro nam nadają jakąś taką chłodniejszą noc, 4 stopnie, więc na pewno jutro nie będę pryskał. Może środa? Nie, jutro jest środa, w czwartek. Czwartek. No i tak pomalutku sobie jadę. Trzeba sprawdzać od czasu do czasu ilość materiału siewnego. Mam jeszcze spokojnie na jeden rząd, znaczy jedną redlinę mi wystarczy. Dobra, słuchajcie, to nie będę tutaj pokazywał, jak sieje i tak dalej. No, do wszystkiego trzeba podejść w odpowiedni sposób, z zamiłowaniem, z sercem. Tak jak mówiłem na moim filmie ze spacerów w skansenie. Się tak kiedyś sobie ludzie radzili z różnymi rzeczami. Już na samym wstępie byłeś witany w taki sposób. A też my, patrząc w takie okno, no i od razu inne mieliśmy nastawienie do dnia, do życia, do drugiego, bliźniego. Więc warto wyjść do ludzi, ale z takim pozytywnym nastawieniem. I tutaj mogę to potwierdzić, słuchajcie, może nieraz opowiadałem historię, ale któregoś razu jechałem po dzieciaki do szkoły, też się spieszyłem, ale widzę, stoi kondukt samochodów, nie wiem, 3 kilometry, próbował ciągnikiem wjechać, skręcić w lewo. Wszyscy jechali, nikt go nie chciał przepuścić, ustawiło się samochodów, autobusy. To była pogoda tak jak dzisiaj, 20-30 stopni ciepła, to wszystko się gotuje, a on stoi biedny, czeka. Zatrzymałem się, przepuściłem go, żebyście widzieli radość, ulgę tych ludzi, którzy w końcu mogli pojechać. Mi życia nie ubyło, te 5 sekund poświęciłem i tak dogoniłem ten peleton, który przede mną jechał, więc warto się uśmiechnąć, warto wyjść z inicjatywy do innych i powiem wam teraz zależność. Jeżeli to wszystko się udziela i to dobro do nas wraca, czasami szybciej niż myślimy. I tutaj powiem wam, że niejednokrotnie jest tak, jeżeli tutaj mówię z perspektywy siebie jako kierowcy, że gdzieś wjeżdżam w jakąś taką sytuację, że no, bez szans, żebym się wcisnął, wjechał, okazuje się chlap,
zatrzymują się nawet obcokrajowcy. Nawet tutaj, no nie chcę nikogo obrażać, ale tutaj z tych krajów nadbałtyckich, no oni różnie jeżdżą. U nas jest trasa tranzytowa, więc mogę coś niecoś powiedzieć, ale nawet oni potrafią się zatrzymać, ustąpić. Mało tego, któregoś razu też jechałem i też ustępowałem właśnie, jechałem przez Łomżę i za mną też jakoś wschodnia rejestracja, nie wiem, jakiś tam Kazachstan, coś takiego. Więc na pewno nie był to Polak. I też widział, że kilkukrotnie ustępowałem, przepuszczałem 2, 3, 4 pojazdy i za mną jechał i też się tak samo zaczął zachowywać. Także te dobre cechy potrafią się udzielić. Mam nadzieję, że się nam wszystkim będą udzielały, więc wyjdźmy z uśmiechem do innych. Wyjdźmy z radością, z dobrym, pozytywnym nastawieniem. No i takim dobrym, pozytywnym nastawieniem, że ta moja praca przyniesie jakiś efekt. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.